Panie profesorze, gratuluję Orła Wprost. Jubileusz Politechniki, 70 lat w trosce o kierunki ścisłe. Jakby pan tak spojrzał wstecz, nie na tą całą 70, ale biorąc pod uwagę własne doświadczenia naukowe. Gdzie jest teraz Politechnika, gdzie są nauki ścisłe w Lublinie i w naszym kraju? Gdzie jest Politechnika? Politechnika jest we właściwym miejscu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyniki ostatniej ewaluacji, to naprawdę wypadliśmy świetnie. W dwóch dyscyplinach zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce, uzyskując kategorię naukową A+, i były to dyscypliny ściśle inżynierskie. Inżynieria mechaniczna, a także inżynieria lądowa i transport. I co ciekawe, w tych dwóch dyscyplinach pracuje aż 45% naszych naukowców, a zatem blisko połowa naszych naukowców to poziom światowy. Naszym zadaniem to jest uprawiać naukę, ale także kształcić studentów, kształcić naszych następców. Wydaje mi się, że to zadanie realizujemy również dobrze i odpowiedzialnie, bo tych studentów mamy naprawdę dużo. Jak się spojrzy na statystyki, to mamy ich najwięcej w przeliczeniu na jednego nauczyciela akademickiego, a więc wypadamy dobrze w nauce, bardzo dobrze w nauce i wypadamy świetnie w dydaktyce. Ta dydaktyka jest dzisiaj bardzo wymagająca, bo świat pędzi do przodu. Mamy coraz to nowe technologie, uczelnie techniczne, uniwersytety muszą na te zapotrzebowanie odpowiadać. Jak to jest w przypadku Politechniki Lubelskiej? No my musimy wykształcać u naszych studentów umiejętności miękkie. Dzisiaj jest właściwe hasło, że kształcimy się przez całe życie. To, czego nauczymy się na studiach, nie wystarczy nam do końca naszej kariery, aktywności zawodowej. My musimy się dokształcać, musimy współpracować ze sobą, a więc takie umiejętności pracy w zespole, żeby uzyskać efekt synergii, próbujemy naszym studentom zaszczepić. Te miękkie kompetencje budujecie wśród studentów i wśród kadry właśnie dzięki takim programom jak Via Carpatia, czy takim programom jak program metrologiczny? No jak wszyscy doskonale wiemy, zgoda buduje, niezgoda rujnuje, a zatem próbujemy integrować nasze środowisko. Świetnym przykładem jest tutaj Politechniczna Sieć Via Carpatia, która zrzesza trzy politechniki, które są zlokalizowane przy naszej Via Carpatia, więc Politechnikę Białostocką, Lubelską i Rzeszowską. Oprócz tego realizujemy też inne takie elementy współpracy, między innymi Związek Uczelni Lubelskich, gdzie 5 uczelni współpracuje z dużym sukcesem, ale także założyliśmy Akademicką Sieć Obronności i Bezpieczeństwa razem z Politechniką Rzeszowską i Politechniką Świętokrzyską i realizujemy pierwszy projekt, który dotyczy silników do naszych bojowych wozów piechoty Borsuk. Wkrótce ujrzy to światło dzienne. Także tak, tego rodzaju inicjatywy są naprawdę bardzo cenne i one przynoszą świetne wyniki. Boi się pan sztucznej inteligencji? Nie. Nie boję się, inwestujemy w sztuczną inteligencję. Wkrótce będziemy budowali IT Tower, budynek, w którym znajdą się nasze laboratoria, w którym będziemy kształcić studentów w zakresie sztucznej inteligencji. Udało nam się pozyskać środki na sfinansowanie tej inicjatywy i musimy te wyzwania podejmować i po prostu się rozwijać.